Zdrowia, szczególnie dla nas wszystkich, żebyśmy mieli takie zdrowie jak nasi przodkowie 150 lat temu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, pewnego ciepłego popołudnia w czerwcu 1844 roku uzbrojony patrol teksańskich, no można powiedzieć dragonów to się nazywają, te Rangers, Texas Rangers, no to były tam filmy, dużo kawałów jest o Texas Rangers, no ale to jest taka konna formacja wojskowa, to są tacy dragoni, to są komandosi, to jest zorganizowana służba wojskowa. No i właśnie oni w tym południowo-centralnym Teksasie jechali sobie, kiedy 75 Komanczów, wojowników z plemienia Komancze napadli na nich. No i to było 75-15, czyli 5 na jednego. Do tej pory, za każdym razem, kiedy takie rzeczy się działy, no to po prostu ci Komancze, paru z nich zginęło, no ale wszyscy byliby wybici. 15 tych dragonów, rancherów byłoby wybitych. No i tak to się działo od lat. To się działo od lat w tych siedliskach, nie tylko, no bo Anglicy czy angielskojęzyczni Amerykanie weszli do Teksasu, a Teksas wcześniej to był hiszpański, także że ci Komancze no to walczyli z Hiszpanami od 100-150 lat i później jak Amerykanie weszli do Teksasu, no to była ta kontynuacja. No i Komancze w zasadzie to wybijali białych, no to była taka walka, można powiedzieć, nieustanna. No i to zawsze by się działo. No, kończyło bardzo źle dla tych dragonów, ale to była sprawa taka, że nie tylko było ich mniej, ale zawsze mieli gorszą broń. No, ta broń, no to zawsze była taka, że oni mieli różne takie kapiszonowe pistolety jednorazowe, mieli tych pistoletów po jeden czy dwa, mieli jakieś takie flinty bez gwintu i tak dalej, i tak dalej. Wozili ze sobą po 2-3 pistolety, no ale to mimo wszystko 2-3 pistolety przy 15, a było ich 5 razy więcej, no to nic nie dawało. No i poza tym taki dragon, ten komandos wystrzelił 1, 2, czy 3, to później ładował przez to 30-40 sekund czy minutę, no a ten Indianin to tylko miał ten łuk, po prostu wyciągał strzały i strzelał, był w stanie strzelić tych strzał 10-20, no musiało to być bliżej i tak dalej, także zanim ten żołnierz załadował 3 wystrzelone pistolety, no to już był nieżywy, także ci komandzi atakowali w grupę, mieli te swoje prymitywne łuki. No to też jest sprawa taka, że w Europie i łuki, no angielskie to były takie bardzo długie, to ta cięciwa była tam silna, no ale były te Indianie nigdy nie wymyślili kuszy, także że technologicznie no to nie za bardzo robili postęp, ale oni nawet nie wymyślili takiego łuku z podwójną z takim kształtem, że jak cięciwa jest dosyć długa, a później jak to się skraca, no to uderza krócej i to jest dużo większe przyspieszenie. To jest taki łuk wschodni. Także technologia indiańska była 500 lat za murzynami, no ale pojawiła się ta technologia amerykańska. No, dragoni, ci rangerzy mieli niespodziankę dla tych Komanczów. Oni kupili pistolety, w zasadzie to takie pistolety nazywane rewolwerami, no powtarzalne pistolety, rewolwery. I on, rewolwer był opatentowany w 1836 roku przez młodego człowieka z Connecticut, Samuel Colt. Także, że to produkował masowo, to było produkowane masowo. No nie były części, nie były wymienialne, także one nie były identyczne. Także tam potrzeba było trochę spasowania. No ale to był taki szybkostrzelny, można powiedzieć, szybkostrzelna broń. Ta broń miała obrotowy cylinder, no jak to wygląda? No w zasadzie to jest mniejsza wersja, to jest wersja, to jest kopia, można powiedzieć, włoska, firmy Uberti,
No ale bardzo podobna do tego, co Colt zrobił. Jest to jedno single action, czyli to znaczy, że trzeba pociągnąć kurek i tu nacisnąć. Pociągnąć kurek i nacisnąć. Ten double action, no tak się naciśnie cyngiel, no to cyngiel odchodzi i od razu strzela. No, a tutaj to jedynie robi coś takiego. No jest to nieskomplikowana maszyna. W zasadzie to tutaj jak się wyjmie taki clean, wyjmie się clean, to tutaj się wyjmuje całą lufę. Teraz zostaje cylinder. Cylinder ma takie tutaj wpustki, także on się zawsze blokuje, nie rusza. To jest kaliber 0,36, czyli to mniej więcej, to nawet palec nie wchodzi. No ale jak się tak pociągnie, no to jest po prostu cylinder. Tu jest potężna ośka, tu jest ta blokada. Tutaj się zakłada kapiszon, a wszystko jak to się odbywa, no to w zasadzie to strzelanie odbywa się w ten sposób, że wraca tutaj lufa, wraca z powrotem ten clean i w zasadzie to trzeba nasypać prochu, założyć przybitkę filcową, włożyć kulę. No i w zasadzie jak już się to zrobi, to się przesuwa cylinder i tutaj się dopycha. Także to 6 razy, później się opuszcza to, znowu się nasypuje przybitka kula, znowu się przesuwa, znowu się przygina. No w każdym razie to jest 6 strzałów. Ci dragoni to dostali po 2 takie rewolwery. Także jak dostali po 2 rewolwery, no to oni w zasadzie mogli strzelać 6 razy i później mieli drugi, czyli mieli 12 strzałów, czyli na ich 15, no to można powiedzieć, że wtedy już mieli przewagę. No i w zasadzie wygrali. Tak jak wspomniałem, ten model tego Colta to był Dragoon, tak jak właśnie dragoni, rangerzy, i był bardzo ciężki, to było bardzo ciężkie. To potrzeba było konia, żeby to woziło. To nie jest to do kieszeni. Duży, nazywali to też Walker, Dragon, no to są większe, to jest prawie 2 kilogramy. W Polsce jest ta moda na te rewolwery, powiedzmy czarnoprochowe, no bo to jest legalne, jedynie legalne jako broń antyczna, jako przestarzała i tak dalej, to dużo ludzi kupuje. No ale to właśnie tak się zaczęło. 150 lat temu ten Colt zdobył Zachód. No i kiedy ci Comanche zaatakowali, galopowali właśnie na tych Rangerów, no to tam powstała cała ta ściana ognia i ci Indianie i Comanche nigdy nie doświadczyli tego. Powiedzieli, że każdy z tych rangerów to strzelał tyle razy z jednego tego kija ognia 5 razy, tyle razy co palcy. No i to była taka dramatyczna adopcja tego, co Amerykanie zrobili, kiedy zaczęli przesuwać się na zachód, czyli to się nazywało nawet terytoria indiańskie. Teraz to jest Dakota, Utah, Nevada, tego rodzaju nazwy. Dakota, no to jest jedna z Indian. No i ta cała historia to jest właśnie tej pochodu na ten zachód w kierunku Pacyfiku, no to jest historia sześciostrzałowca. Dzisiaj jak ludzie podchodzą do zagadnienia broni, no to jest po linii politycznej. Lewacy to w zasadzie chcą likwidacji, lewacy chcą skonfiskowania. Lewacy po prostu chcą skonfiskowania i zabrania broni i niepozwolenia. Prawica, konserwatyści w zasadzie to mówią, mamy konstytucję, jest prawo do posiadania broni i nikt nie powinien tego zabronić. Także podział jest dramatyczny.
ta sytuacja, no to pokazuje to, że ten pomysł, ten sam pomysł i umysł Colta, no to pokazał amerykańskie możliwości. Liberałowie bardziej się, socjaliści skoncentrują na tym, na tej przemocy, która zrobiła się dzięki tym rewolwerom. No i później będą nawet mówili o dzisiejszych tych strzelaninach w szkołach i tak dalej. Ale trzeba się zastanowić, że Indianie, no to nie był to jakiś taki spokojni ludzie. To oni walczyli między sobą od setek lat, zanim później konie udomowili i tak dalej. Największym takim przykładem to jest Kanada. Kanada w tym czasie 1700, no to tam jedni Indianie, ostatni Mohikanin, jeżeli czytaliście, no to jedni są powiedzmy po stronie Francuzów, a drudzy są po stronie Anglików i te odwieczne Indianie, którzy ze sobą walczyli przez setki lat, jedni poszli na stronę Francuzów, jedni poszli na stronę Anglików i kontynuowali. Także ta wojna 20-30-letnia z Europy przeszła do Ameryki. No i po prostu tak jak Europejczycy walczyli między sobą, no to znaleźli swoich aliantów w Ameryce i Indianie się tłukli dokładnie identycznie tak jak w Europie się tłukli. Cała ta wojna po prostu przeszła tu, ale to nie było tak, że jest jedno wielkie plemię spokojnych Indian. To nie jest tak. To nie jest prawda. To tak, jeżeli ktoś mówi, że Indianie są Indianie, to tak jakby powiedzieć, że Europejczycy byli Europejczycy. Niemieccy Europejczycy socjaliści napadli na Polaków. Ruscy komuniści napadli na Polaków. Były trzy rozbiory w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Także, że nawet w powstaniu w 1963 roku właśnie Kolty były używane w Polsce. W 1948 roku no te też było dużo, dużo bitew. Także Ameryka nie jest jako taka. Francja robiła swoje rewolwery, Anglia robiła swoje rewolwery, Rosja robiła, wszyscy robili swoje rewolwery, no ale na dzień dzisiejszy wszyscy skonfiskowali, tak? Jedynie Ameryka została z wolnością do posiadania broni, bo to zostało wpisane do konstytucji. No ten pomysł, czy ten wynalazek tego Colta, przynosił krew, no ale wszędzie przynosił krew. Problem z Indianami to był taki, że oni nie chcieli się zaadoptować. To jest mniej więcej coś podobnego do Cyganów. Cyganie też powiedzmy Wąski, kanał jest taki chłopak Wąski, no to on zrobił program o Cyganach na Słowacji, czy gdzieś tam w Czechach, gdzie po prostu rząd zbudował im bloki, no i to wszystko zostało zapyziałe, zapuszczone i tak dalej, i tak dalej. I to była mniej więcej podobna sprawa z Indianami. Do dnia dzisiejszego jest Ministerstwo do Spraw Indian. Budżet tam jest jakieś kilkaset miliardów dla tych Indian. Także że to jest praktycznie to samo. Jak biali przyszli, powiedzieli, okej, tu są wasze rejony, zacznijcie uprawiać ziemię, zacznijcie orać jak tamci farmerzy. To ci powiedzieli, nie będziemy orać, my chcemy bizony. No a rząd mówi, no jakie bizony, jak już nie ma bizonów. Wszystkie wilki, wszystkie bizony, wszystkie antylopy zostały zabite. Musicie zacząć orać pola i zasiewać. A oni mówią, nie potrzebujemy jedzenia. No i oni tam się przesuwali z powrotem, podpisywali jakieś takie umowy, okej, za to, że będziemy mieli tyle a tyle kilogramów, czy ton mięsa, no i jakieś tam rewolwery, sztucery do polowania, no to i będziemy tu mieszkać, no to wy będziecie mogli wziąć te tereny. To były takie wymiany, no ale często kawaleria właśnie jechała, no bo Indianie, część młodych ludzi, którzy siedzieli na dół,
dupie, nic nie robili, nie pracowali, nie orali, nie łączyli się z białymi, denerwowali się. No to tak jak w Europie teraz, czy w Ameryce, w tych wszystkich gettach, ludzie, którzy żyją na zasiłku, no to są wściekli, że nie są bogatymi, ale nie pracują jak cała reszta. No i później wychodzą i mordują, gwałcą i zamieniają się w jakichś takich bojowników o sprawiedliwość społeczną, no ale to się właśnie bierze z tego, że nie integrują się, nie pracują, nie płacą podatków i tak dalej. No i właśnie z Indianami, no to było mniej więcej podobne. Oni mieli szansę się zintegrować, mieli szansę wejść w społeczeństwo, no ale nie wyszli. No dzisiaj największą kasę robią właśnie w kasynach, dlatego że te wszystkie umowy federalne, to ziemie indiańskie są wyłączone z jakichkolwiek praw, włącznie z hazardem. Dlatego w Ameryce jest około 600 kasyn na ziemiach indiańskich. Tak, także jeżeli ktoś nie rozumie całej tej sytuacji, no to po prostu nic nie rozumie. No i Colt sam w sobie, no to jak niektórzy mówią, że Bóg stworzył ludzi, ale Samuel Colt zrobił ich równymi. No i to faktycznie to jest to samo. Pozwoliło to mężczyznom, tak samo jak i kobietom, na to, żeby mogli iść w jakieś takie miejsca, gdzie normalnie by nie weszli, no bo były jakieś tam niebezpieczeństwa, czy mogło być coś się stać. No a ludzie z bronią jednak byli w stanie się samoobronić. Tak, broń jest do samoobrony. Pozwoliło to ludziom jeździć w najróżniejsze miejsca, dzikie miejsca, gdzie mogli się bronić, czy przed innymi złymi ludźmi, czy przed zwierzyną. Tak, także nawet ta ścieżka do Oregon, czyli powiedzmy jak tam ze z tych środkowych Stanów w kierunku Pacyfiku, no to zajęło dużo, dużo, dużo czasu. No tam biali nie tylko musieli się bronić przeciwko Indianom, no ale bardzo często przeciwko bandytom. Tak zwany ten dziki zachód, no to właśnie ta Kalifornia tutaj od tej strony, no to tam nie było prawa, tam wszyscy po prostu no żyli normalnie, część tam była rolnikami, pracowali, no ale wszystkie te bandziory, no to byli poza zasięgiem. Oczywiście, że tam później jakiś wysyłali tych szeryfów, marshals i tak dalej, no ale to ludzie jednak się bronili. Indianie nigdy nie zrezygnowali, nigdy nie zrozumieli, że muszą się zintegrować. Oni zawsze kradli te krowy, bo wydawało im się, że po prostu jeżeli ta zwierzyna chodzi, no to należy do wszystkich. I to był ten wielki konflikt. Także, że trzeba się zastanowić, jak to się wszystko dzieje. No opinii nie ma co nikt nie zmieni. Ten Colt sam w sobie, no to kosztował bardzo dużo, bo to kosztowało mniej więcej tam $15, czyli to było mniej więcej 2 miesiące pracy. Na dzień dzisiejszy całe to rozdzielenie po linii politycznej, powiedzmy od pogody do emigracji, do tego, jak się zachowujemy w pandemii, to można powiedzieć, że broń, no to jest jedna z tych najbardziej takich zapalnych spraw. Colt sam w sobie był skomplikowanym człowiekiem, był chciwym i tak dalej, no ale zmienił świat pod tym względem, że po prostu ludzie wzięli prawo prawo, no mieli prawo do samoobrony. Trzeba pamiętać też, że konstytucja amerykańska to była od tego, że to była walka przeciwko królowi angielskiemu i Ameryka nie chciała króla, dlatego musiała mieć uzbrojoną milicję i dlatego konstytucja mówi, że każdy ma prawo. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jeszcze strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.